Nazywam się Bartek, mam 12 lat. Jestem z Krapkowic, mieszkam w tym samym bloku na ulicy Krasickiego już od dziecka. Okolica jest jak typowe polskie miasto. Na ulicy Kilińskiego mamy Żabkę. Nieopodal dalej przedszkole numer 6. Nie narzekam, lubię to miejsce, jednak mój sąsiad, który mieszka w tym samym bloku co ja, jest bardzo dziwny. Od zawsze w naszym sąsiedztwie krążyły na jego temat różne plotki, że ma schizofrenię, skłonności do dzieci i że zabił młotkiem własną babkę. Jednak ja to traktowałem jako takie zwykłe bajdurzenie starych bab i się tym nie przejmowałem, bo przecież to tylko plotki. Nigdy nie miałem z nim styczności aż do teraz. Pewnego dnia, gdy wyszedłem na klatkę, jak codziennie wynieść śmieci, byłem świadkiem dość dziwnej sytuacji. Ten dziwny sąsiad, tak ten, który podobno ma schizofrenię, gonił z młotkiem na klatce jakiegoś mężczyznę, mówiąc: chodź tu. Mężczyzna uciekał, wydając bardzo hałaśliwe dźwięki błagania o litość. Gdy mój dziwny sąsiad dał sobie spokój i przestał gonić tego mężczyznę, zobaczył mnie, małego chłopca trzymającego worek ze śmieciami. Błyskawicznie dostał erekcji, którą ledwo było widać przez jego dresy off-white śmierdzące uryną, i zaczął wydawać straszne nieludzkie dźwięki, które brzmiały mniej więcej tak. Łysy sąsiad zbliżał się do mnie powoli, jakby chciał mnie zgwałcić. Jednak w porę moja mama wyszła na klatkę schodową i zobaczyła, że tajemniczy łysy sąsiad się do mnie zbliża. Na co ten odskoczył i wrócił błyskawicznie do swojego mieszkania. Nazajutrz dowiedziałem się od kolegi ze szkoły, że mój tajemniczy sąsiad jest raperem i wydaje do internetu piosenki pod pseudonimem TWR. Zacząłem szperać po internecie w celu znalezienia informacji na jego temat. Dołączyłem do grupy na Facebooku o nazwie TWR Talk Platz. Po intensywnym researchu dowiedziałem się, że TWR jest pedofilem i że był bezrobotny i żył z renty swojej babki, aż do czasu, kiedy jego babka umarła. Nabrałem obaw i zacząłem się go trochę bać. Bardzo często po nocach słyszałem dudniący bejs za ściany i jakieś niezrozumiałe dukanie. Teraz już wiedziałem co, a raczej kto to robi. Następnego dnia, gdy wracałem z Żabki z zakupami, widziałem przez okno w mieszkaniu TWR-a, jak ten tańczy moonwalk w kominiarce i ma na sobie tylko majtki i stanik. Patrzyłem na to tak z 15 sekund, aż TWR mnie zauważył i natychmiast przerwał swój rytuał. Patrzył się na mnie przez okno, a ja na niego. Zobaczyłem przez okno ze ponownie. Dostał erekcji i zaczął bardzo głośno wydawać odgłosy. Widziałem już, jak łapie się członka i zaczyna się masturbować. Jednak uciekłem w przerażeniu. Czekałem pod blokiem 2 godziny, ponieważ bałem się, że ten stary zboczeniec czeka na mnie na klatce, aby mnie zgwałcić. Odważyłem się wejść do mieszkania dopiero wtedy, gdy mój tata wrócił z pracy i razem weszliśmy na klatkę do mieszkania. Okazało się, że tak jak przypuszczałem, stał tam TWR z młotkiem w samym majtkach i staniku. Od razu, gdy zobaczył, że jest ze mną mój tata, szybko czmychnął do swojego mieszkania. Jednak w wizjerze widziałem jego oko. Odrażające pedofilskie oko, które dalej patrzyło się na mnie i mnie obserwowało. Skonsultowałem to, co się stało, z pewnym członkiem grupy TWRTalk.pl i powiedział mi, abym jak najszybciej wyprowadził się z tego bloku. Ja jednak uznałem, że przesadza, i poszedłem spać.
Następnego dnia rano była sobota, obudziłem się i zobaczyłem na moim telefonie SMS-a od mojej mamy, cytuję: cześć synku. Ja i tata pojechaliśmy dziś na cały dzień do Torunia, aby zająć się naszym lokalem w Toruniu. Wrócimy bardzo późnym wieczorem. Zostawiłam ci 100 zł na mikrofalówce, zamów sobie pizzę. Całuski mama, z jednej strony ucieszyłem się, bo będę miał cały dzień dla siebie i będę mógł zaprosić kolegów i robić co chcę. Z drugiej strony poczułem lekki lęk, że stary gruby zboczeniec może na mnie napaść. Cały dzień grałem na konsoli w Five. Gdy zachodził zmrok, a ja już byłem zmęczony graniem i wyłączyłem konsolę, usłyszałem, że ktoś próbuje dostać się do moich drzwi. Nie brzmiało to jak przekręcanie klucza, bardziej jak próba otwarcia zamku wytrychem. Ja spanikowałem w obawie, że to TWR i uciekłem do mojego pokoju i schowałem się pod łóżkiem. Nawet nie wiecie, jaka czułem wtedy adrenalinę. Gdy tej osobie nie udało się otworzyć drzwi, wyważyła się siłą. Już z daleka odczułem ten śmierdzący zapach uryny. Gdy to piszę, leżę pod łóżkiem w moim domu i słyszę, jak TWR wchodzi do mojego pokoju, wydając dźwięki.